Witam wszystkich, tu Nice. Przede mnie paczka z całą masą różnego sprzętu. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo. Otwieram oczywiście moją Z-ką, jest to model 0770, a tak żeby nie było jakichś dodatkowych pytań. No i cóż, otwieram, żeby zbyt długo was nie zanudzać. Paczka przyszła od tej samej osoby, co dostałem ostatnio. Dwie zetki do testów i był to Dekin. Teraz zmienił, ktoś do mnie pisze, swój nick na knives.pl na Szynszyl. O tak właśnie, przeciągnąłem dlatego, że zapomniałem, przepraszam, już sobie przypomniałem, Szynszyl i chyba rozetnę tą paczkę, bo jest dużo taśm. Ok. Taka mała podpowiedź. No i ok. Co my tutaj mamy? Osobna koperta. Aha, ja już wiem co to jest. To może to zostawimy sobie na troszkę później. Co my tutaj mamy dalej? Powiem wam szczerze, że wielu z tych noży, nawet nie wiem jakie dostałem, bo wiedziałem na pewno, że dostałem dwa Leathermany, czyli model Search, podobno dość mocno używany. No czuć, że jest troszkę wyrobiony, natomiast jak to Leatherman, całkiem porządny. Nie wiem czy nagram wszystko, od razu mówię, bo dlatego nagrywam ten unboxing, ogólnie pewnie by go nie było, gdybym wiedział, że nagram wszystko, ale nie wiem tego, więc wolę wam pokazać wszystko teraz. No i cóż, przeszczoty do Leathermana oczywiście. Wyciągamy dalej model Wing Sidekick. Sidekick, czyli z piłą. Jest z tej strony. Sidekick jest naprawdę całkiem przyjemnym toolem, gdyby nie to, że jest taki troszkę rozdygotany. To byłby jeszcze fajniejszy. Okej, wyciągamy dalej. Mały szrejdzik. Myślę, że fajnie będzie można sobie coś o nim powiedzieć i porównać go chociażby do Sanremo 710, bo jest to mniej więcej ta klasa noża. Przynajmniej tak mi się wydaje. I całkiem naprawdę przyjemny edecak, taki bardzo cieniutki i lekki. Okej, jedziemy dalej z folderów. Mamy tutaj jeszcze, oczywiście to nie jest oryginał, tylko taka bardzo zgrabnie zrobiona podróbeczka. Niby to jest tytan, niby D2, ale nie do końca wszystko jest takie pewne. Muszę wam szczerze powiedzieć, że chciałem kupić ten nóż z ciekawości właśnie, żeby go wziąć w rękę chociażby. Nie kupiłem, w sumie nawet dobrze, bo teraz go dostałem, nie musiałem go kupować, ale muszę przyznać, że kurna, chodzi naprawdę fajnie. Jest taki inny zupełnie, no przede wszystkim design, a design to nie jest dzieło tych Chińczyków, tylko to jest customowy nożyk, tylko w tym przypadku jest odrabiany po prostu przez Chińczyków. Karabinczyk do Leathermana, no i to co najlepsze zostawiłem sobie na koniec. A jest tutaj jeszcze brzeszczot Boscha, taki duży, do Leathermana. To mniejsza z tym. Pochewka do noża. To jest chyba ten nóż, który był powiedziany, że został oprawiony przez kogoś tam, coś tam i dokładnie nie pamiętam, ale na pewno polski. I co dalej? Od Wołody spore nożydło. Myślę, że będzie można go tam przeciągnąć przez jakieś drewna, przez coś i zobaczyć jak sobie z tym poradzi. Też ostatnio dostałem nożyk od Wołodzi, troszkę mniejszy, troszkę bardziej taki na co dzień, a to jest typowa kosa do łochania i tak mam zamiar z nią zrobić. A muszę przyznać, że naprawdę fajnie wyszła mu pochewka, taka dość przyjemna. No i zostało ostatnie. No i wydaje mi się, że najciekawsze, dlatego zostawiłem na koniec. Herman Knives. Tajemniczeni już pewnie wiedzą o co chodzi. Fajne pudełeczko, naprawdę z klasą, że tak powiem. Jest woreczek.
jak w Benchmade'ie. I zobaczmy, co ten nożyk. Jaki leciutki, kurna. Dobra, zobaczmy, jak to chodzi. No i to jest wypas. Tu nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle mowy o jakichś niedoróbkach czy coś w tym rodzaju. Naprawdę fajny nożyk. Muszę przyznać, że te noże na zdjęciach nie wyglądają jakoś porywająco. Nie wiem czemu. Jakoś tak zawsze patrzyłem. Herman, no taki tam nożyk niezbyt ciekawy. Ale muszę przyznać, jak się go weźmie w rękę, to nadrabia. Nadrabia dużo. Zarąbisty backspacer, bardzo fajny clips. Troszkę gruby, ja bym go delikatnie wycienił. Ale naprawdę fajne linersy, anodyzowane prawdopodobnie. No i głownia, wypas, naprawdę fajna. Nie będę sprawdzał żadnej ostrości ani nic, bo wszystkie noże są używane, więc nie do końca mogą iść przez kartkę, co wynika z tego, że są używane. I 6 minut pyknęło, więc to wszystko. Chyba najbardziej skupię się na tym nożu. I cóż mógłbym więcej powiedzieć? Tak jak zawsze, wpadajcie na mojego Instagrama, Facebooka, lajkujcie, komentujcie i tak jak zawsze, trzymajcie się.